Grałem sobie ostatnio, wczoraj sobie grałem offroadowe wyścigi w klasie S1. Dosłownie nikt nie miał tej fantastycznej fury, już wam pokazuję której. Chodzi mi o tego, Honigan RS200. To był jeden z lepszych, jak nie najlepszy samochód offroadowy i shooterowy w klasie S1 w Forza Horizon 4. Ale jak kupujecie ten samochód, to on domyślnie jest w klasie S2. Ja już go mam. Musicie sobie koniecznie go przetestować. Jego można stunigować do klasy S1, ja już go stunigowałem. I wam zaraz udostępnię tuning, żebyście sobie mieli. Czekaj, tylko... Może jedynkę bym sobie zobaczył. Słuchajcie, ten samochód jest absolutnym koksem na offroady. Ja sobie tutaj na Xboxie nagrałem klipy. Tutaj jest jakiś... O ja, tu mam jeszcze moje zapisy z Forzy Horizon 2, słuchajcie. To z Xboxa One chyba starego. Kiedy ja to grałem? To jeszcze gdzieś tam na tych serwerach jest zapisane. Prawie zawsze tym samochodem jestem pierwszy, kiedy jakiś wyścig. Zobaczcie, co on robi przy starcie. Wszystkich rozwala w tej klasie na przyspieszeniu. Jakby super się go steruje. Już przygotowałem odpowiedni tuning, żebyście sobie mogli go pobrać i zaraz wam pokażę. Rozwala łeb ten samochód. Jest mega szybki. Tutaj w ogóle ludzi zostawiłem strasznie. Chciałem obrócić kamerę w ogóle w zapisie wideo, nie? Tutaj ludzi zostawiłem strasznie z tyłu. A mieli naprawdę dobre auta. Jakby praktycznie zawsze kończy tym samochodem na pierwszym miejscu. Może zaraz pojedziemy sobie wyścig online, żeby wam to pokazać. Ta fura jest, już wam udostępniam. I average, 1 pack lub. Jak pójdziecie sobie tym samochodem na multika, na offroady, na shootery, to będziecie wygrywać. I to tak bardzo łatwo. Ja nie wiem, czy to jest jakieś zbugowane, czy coś. Piszcie sobie, jak macie tego RS200, tylko Honigan, nie Ford. Pod marką Honigan, kupcie sobie go w sklepie. Czekaj, ja pójdę na multika i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że wylosuję odpowiednią klasę. Nie ma tutaj ani... Nie jest jeden Honigan RS200, zobaczcie. Jest jeden RS200, ale one i tak rzadko występują, powiem wam. Czekasz na ludzi mających HDD, no. Mój tuning, no nie wiem, lepszy czy nie lepszy tego gościa tu obok. O, gościu coś zarzuca go. Ja tutaj zrobiłem tak, żeby się przyczepnie tym samochodem jechało. I to był najlepszy samochód w Forza Horizon 4 do tych wyścigów shooterowych i offroadowych. Nie wiem, czemu tak rzadko go ludzie tutaj wybierają do multiku. Może to są po prostu jacyś nowi gracze, co nie ogarniają. Ale ta fura po prostu, ona sama jedzie. Pana to. Jak ktoś Corvette wziął w ogóle. Ktoś Camaro tam z przodu ładnie nawet jedzie. O. Nie, to Camaro? Camaro. Tutaj słabo pojechałem. Ale zrobię to Camaro, mówię wam. O kurde, Camaro, nie atakuj tak. Fajnie, jeszcze jedno okrążenie. Muszę teraz uważać na tą kopkę, ty. O, ładnie jedzie tym Camaro, no nie? O nie, w budynek przywalę. What? Ledwo co, ziomel. Dobra, pa. Camaro mnie już nie dogoni, nie? Ja już testowałem ten samochód. Wczoraj sobie bardzo dużo jeździłem nim na multikach. I ten tunik naprawdę jest mega. Jest inna osoba, znaczy była, bo już pewnie wyszła, z RS200, bo ten samochód można zdegradować do S1, ale bez odpowiedniego tuningu jest trochę lipa, bo on się bardzo ślizga. Jest po prostu za mocny i za lekki. Trzeba go odpowiednio stunigować, żeby się jako tak otrzymał. Tak, to jakbyś na Godmodzie jechał, no. O, Camaro coś tam podgania. Włączył wszystkie kompresory. Ciśnie, zobacz. Ale widzieliście, miałem cały czas kontrolę nad tym samochodem, a to Camaro latało na wszystkie strony. Chodząc na bieżni, słuchaj, dałem radę wygrać na multiku tym samochodem na tym tuningu. No to chyba o czymś mówi, nie? Jak wy się jeszcze bardziej skupicie, to jeszcze lepsze czasy. Zobaczcie, o 2 sekundy, prawie o 2 sekundy lepszy czas miałem na okrążeniu od najlepszego gracza tutaj. Także wybierajcie ten samochód, bo on jest świetny na offroady. O, ale poszedł tym trajkatem ładnie. Ja tak tutaj ostrożnie ten zakręt. Patrz. Walka! Uuu! Ale skopałem tutaj. Camaro w ogóle jakoś się rozwaliło. Widzicie, chodzi o to, że ten Porter S200, nad nim jest dużo kontroli i on ma świetny start, nie? Te trajkaty i te takie samochody z wysokim zawieszeniem, one mogą być delikatnie szybsze, jak to Camaro na przykład zrobione jest tak na pałę, ale nie ma nad nim kontroli w ogóle. I większość wyścigów właśnie się świetnie robi tym RS200. Musicie sobie przetestować ten samochód. No, za to strajkat dobry jest na ten, na jakieś tam, żeby pokonać kałużę czy rzeczkę, no nie? Dlatego tutaj musicie trochę w tym RS200 uważać, bo on może się nawet odwrócić na jakimś tam, na jakiejś tam wodzie. Ale kontrola, przede wszystkim kontrola, super auto. O, tu mnie coś robi, zobacz. Atakuje na bogato. Tutaj przywalił ścianę. Dawaj. Porobi mnie tutaj, kurde.
Jednak tutaj przyspieszenie wygrało. Ale może gdybym nie chodził na bieżni, to bym wygrał. Tylko zobaczcie, to jest taki topowy samochód, nie? Bardzo dobry. Mam zrobiony tuning do tego samochodu. Piszcie sobie po prostu w wyszukiwarce 1P Club, albo wyszukajcie poprzez mój nick, nie? Piszcie sobie mów polsku V12 w wyszukiwarce i wam wyskoczy tunik do RS200. Mega fajny samochód. Tu mnie pokonało, widzę, że tu jakiś klub jest. Klub Trajkatów. Nieźle, nie? Z tym to bardzo ładnie jechał ten gościu, też się rozwalił tam chyba z raz.